Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym spotkaniu Przewodniku do Długowieczności. Jak zawsze w trakcie naszych spotkań będę chciał Państwu przedstawić jakieś zagadnienie medyczne, z którym będziemy chcieli sobie poradzić w sposób naturalny. Nazywam się Janusz Wietecha, jestem lekarzem, dietetykiem i fitoterapeutą. Gdyby ktoś z Państwa chciał skorzystać z jakiejś porady związanej z fitoterapią, dietetyką, zapraszam serdecznie albo do Kalet, albo do Katowic Kebella Beauty Clinic. Natomiast dzisiejszy temat to jest borelioza. Borelioza wiosną. Szanowni Państwo, temat boreliozy aktualny jest od wiosny do późnej jesieni, ale już niestety, bo kleszcze stają się aktywne, bo chcą sobie popić trochę krwi i przeobrażać się w kolejne postacie. I jak to wiosna, jak już ptaszki ćwierkają, one również chcą się rozmnażać. W związku z tym, szanowni państwo, niestety borelioza zaczęła atakować. Powiemy sobie zatem dzisiaj o tym, co to jest ta borelioza. Bardzo lakonicznie, pobieżnie, na końcu pokażę państwu przepiękne ikonografie lasów Państwowego Zakładu Higieny, które możecie Państwo sobie spotkać w internecie. Natomiast dość dużo ziół dzisiaj sobie przypomnimy w mieszankach, które stosujemy w boreliozie. Sama borelioza, czyli krętkowica kleszczowa, choroba z Lyme, różnie nazywana, jest to choroba zakaźna wieloukładowa. To znaczy, że istnieje jakiś patogen, którym się zarażamy, i jeżeli ten patogen dostanie się do naszego organizmu, to on atakuje bardzo wiele różnych narządów. Bakterie, które wywołują boreliozę, to są bakterie, które należą do krętków, na przykład Borrelia burgdorferi, czy inne odmiany Borrelii. Dlatego jak Państwo robicie sobie jakieś badania, to bardzo często są badania serologiczne czy inne rodzaje badań, gdzie wykrywa się, czy nazywa się tego krętka, którego wykryto, bądź jakieś przeciwciała przeciwkrętkom. Rezerwuarem, czyli miejscem, gdzie one sobie żyją, te krętki, są najczęściej zwierzęta, głównie gryzonie. Natomiast wektorem przenoszenia, którego się bardzo obawiamy i najczęściej się z nim spotykamy, to są, szanowni państwo, kleszcze. Jeżeli chodzi o samą chorobę, mówi się o wczesnych i późnych objawach boreliozy. Wczesne objawy boreliozy, zaraz jeszcze raz państwu pokażę ten objaw na skórze, to jest na przykład rumień wędrujący, charakteryzujący się właśnie centralnym ustępowaniem, blednięciem tego rumienia, czyli rumień wędrujący. Inne wczesne zmiany to jest naciek limfocytarny, objawy grypopodobne, tak, gorączka, bóle głowy, osłabienie. Objawy ustępują najczęściej w ciągu 3 miesięcy i u części osób może rozwinąć się postać wczesna rozsiana. Mogą pojawić się zapalenia stawów, może dojść do neuroboreliozy lub bardzo rzadko, ale jednak również może dojść do zapalenia mięśnia sercowego. Po wielu latach, szanowni państwo, może dojść do zanikowego zapalenia skóry. Ja państwu pokażę, jak ono wygląda. Przewlekłe zapalenie stawów, różnych powikłań neurologicznych. Jeżeli chodzi o rozpoznanie, jest bardzo trudne. Zależy zawsze łączyć objawy, ewentualne ugryzienie przez kleszcza z badaniami z krwi czy innymi rodzajami badań. Szanowni Państwo, rozpoznawanie boreliozy jest bardzo trudne. Niektóre objawy są niecharakterystyczne, na przykład zapalenie nerwu twarzowego, które może się pojawić i wtedy tak nie do końca wiemy, czy kogoś przewiało, czy ma boreliozę. Wtedy dopiero możemy robić różne testy. Oczywiście można też krętka zanieść do laboratorium i sprawdzić, czy był zakażony. Zakażenie leczymy najczęściej antybiotykami, ale szanowni państwo, czasem zdarza się, że ktoś źle poda antybiotyk albo przerwie to leczenie antybiotykowe.
ono jest nieskuteczne, albo ktoś nie zastosuje odpowiedniego leczenia i dochodzi do tego, że ta borelioza w nas się rozwija. I muszę Państwu powiedzieć, że nieprawidłowo leczona borelioza lub no niestety, jak mamy to nieszczęście, że się nam nie udaje jej wyleczyć, może się skończyć inwalidztwem. Jak Państwo widzicie, borelioza występuje głównie na półkuli północnej. Krętek dostaje się do organizmu w wyniku najczęściej ukłucia skóry przez kleszcza i ze śliną kleszcza dostaje się do naszego organizmu. Później Państwu pokażę przekrój, jak to wygląda przez ten otwór, przez ten aparat gębowy kleszcza. Co jest bardzo ważne, Szanowni Państwo, to nie jest tak, że kleszcz nas ugryzie i on nas od razu zakaże. To nie jest prawda. Trzeba troszeczkę czasu, nawet mówi się, że 24 godziny od momentu przylgnięcia kleszcza do skóry, utworzenia tego ryjka, do momentu, kiedy może nas zakazić. Proszę o tym pamiętać, dlatego zawsze jak wracamy gdzieś ze spaceru po łące, po lesie, zawsze musimy sobie bardzo dokładnie obejrzeć nasze ciało. I co jest bardzo ważne, borelia zwykle usadawia się w tkance łącznej, czyli zobaczcie, Szanowni Państwo, skóra, ścięgna, ściany naczyń krwionośnych, czyli stawy, tak, w różnych miejscach, ale to jest, wybaczcie kolokwializm, taka cholera, że potrafi się nawet schować w miazdy zęba. I tu przy antybiotykach trochę Państwu opowiem takich rzeczy związanych z tym, jaki to jest cwany organizm. A tutaj rumień wędrujący, rumień pełzający, 1-3 do 3 tygodni od ukłucia kleszcza w miejscu, w którym jest to ugryzienie, pojawia się rumień, plamka, grudka, która później blednie od środka. To jest bardzo charakterystyczny objaw. Można oczywiście do tego objawu dołączyć jeszcze badanie testem ELISA, czy później jeszcze badaniami kontrolnymi Western Blota. Najczęściej się je wykonuje, ale już wtedy po takim ugryzieniu, jeżeli mamy taki objaw, po prostu natychmiastowo podajemy antybiotyk. Oczywiście jednocześnie z antybiotykiem możemy podać probiotyki i zioła. To jedno drugiemu nie przeszkadza, Szanowni Państwo. To jest bardzo ważne, należy to podkreślać, pamiętać o tym. Może powstać również naciek limfocytarny, taki chłoniak limfocytowy. To jest niebolesny, czerwony guzek, on się potrafi bardzo długo utrzymywać, jeżeli go nie leczymy. No i mogą pojawić się również nawracające, tak, to jest bardzo ważne, nawracające zapalenia stawów. Najczęściej zapalenie dotyczy jednego stawu, dużego stawu, rzadziej dwóch stawów. Tak? Pojawiają się kolejne zaostrzenia, pojawiają się przerwy pomiędzy tymi bolesnościami. To jest takie rzuty, można by powiedzieć, tych stanów zapalnych. Może pojawić się zapalenie limfocytarne opon mózgowo-rdzeniowych oraz zapalenie nerwów obwodowych, takie polineuropatie, i może pojawić się zapalenie nerwów czaszkowych i w tym wypadku na przykład zapalenie nerwu twarzowego. To jest taki dość częsty objaw boreliozy. A tu Państwo widzicie zanikowe zapalenie skóry, to jest już późny objaw tej infekcji przewlekłej. Pojawiają się takie ogniska wzmożonej pigmentacji na skórze, skóra staje się cienka. Widać rysunek żył w tej skórze. Często towarzyszą temu bóle stawów i parestezje, czyli takie dziwne objawy w skórze. Może pojawić się neuroborelioza, również w późnych infekcjach polineuropatie, zapalenie korzeni nerwowych, tak, zaburzenia funkcji poznawczych, pamięci, proszę o tym pamiętać, i oczywiście przewlekłe zapalenia stawów. Tutaj ciekawostka, Szanowni Państwo, zespół poboreliozowy. To jest zespół, który charakteryzuje się takim zmęczeniem, bólem stawów, mięśni. Pacjent jest po prostu bardzo słaby. Proszę zwrócić uwagę, że zespół poboreliozowy jest bardzo podobny do tego, o czym Państwu już wspominałem, jak ktoś na przykład uderzy się, ma wstrząśnienie mózgu, straci przytomność, to też proszę pamiętać, że powinniśmy co najmniej miesiąc leżeć i odpoczywać po takim incydencie, bo może pojawić się zespół pourazowy. One są bardzo podobne, Szanowni Państwo. W infekcjach
w ogóle mogą pojawić się podobne zespoły, zespół Guillain-Barré, zespół Reitera, czy w infekcjach paciorkowcowych, czyli ta angina paciorkowcowa, płonica, gorączka reumatyczna. Zwróćcie uwagę, że te niespecyficzne choroby zakaźne bardzo często towarzyszą infekcjom. Czyli zobaczcie, jak ważne jest walka z infekcjami i normalizacja pracy układu odpornościowego w każdym wypadku infekcji, nie tylko w boreliozie. Proszę o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o leczenie boreliozy, szanowni państwo, mówimy o leczeniu boreliozy i nie mówimy tu na początku o ziołach i o suplementacji. W leczeniu boreliozy używa się antybiotyków. Proszę się nie zdziwić, ja jestem dietetykiem, fitoterapeutą, ale jestem również lekarzem. Proszę pamiętać, że leczenie pierwszorzutowe to są antybiotyki i to stosowane długo, 21-28 dni, nie tydzień. Nie wolno przerywać takiego leczenia, dlatego że krętki Borrelii to są tak cwane, że potrafią zmieniać swoją postać, czyli taki krętek potrafi zrzucić ścianę komórkową, żeby ukrywać się przed antybiotykami. Stąd uważam, że doksycyklina jest absolutnie lekiem z wyboru pierwszorzutowym. No chyba, że mamy taką sytuację, że nie możemy podać u kogoś doksycykliny, to wtedy można stosować penicylinę, cefalosporyn. To już lekarz decyduje o tym, jaki antybiotyk jest wybierany. I szanowni państwo, skuteczność antybiotykoterapii w leczeniu boreliozy w tej chwili jest wyższa niż 90%. Naprawdę jest bardzo wysoka i nie ignorujcie, nawet jak kochacie medycynę naturalną, nie ignorujcie tego. Oczywiście stosujcie probiotyk przez pół roku, tak? Dbajcie o siebie, nie ignorujcie antybiotykoterapii. Bardzo o to proszę. Należy się zwrócić natychmiast do lekarza, jeżeli jesteście zaniepokojeni, po ugryzieniu pojawia się jakiś rumień na skórze, tego typu rzeczy. No i szanowni państwo, często zadawane pytanie, czy jeżeli mam boreliozę, to jak mogę ją zdiagnozować? Słuchajcie, kategorycznie odpowiadam, nie ma dobrej diagnostyki boreliozy. Nie ma jednoznacznej, dobrej diagnostyki boreliozy. Trzeba zawsze korelować objawy ze stanem pacjenta. Zawsze o tym proszę pamiętać. Mamy do wyboru oczywiście bardzo różne. Możemy próbować wyhodować tego krętka na pożywce. Możemy wykrywać DNA, antygeny krętkowe, czyli takie metody bezpośredniego odnalezienia tych krętków, ale też mamy metody pośrednie, czyli serologiczne, czyli Western blot, metody ELISA. Teraz kluczowe pytanie: czy antybiotyki zawsze pomagają w boreliozie? Otóż, szanowni państwo, jest bardzo duża dyskusja na ten temat, ale ja posługując się opiniami większości lekarzy chorób zakaźnych, powiem państwu w ten sposób. Jest konsensus na ten temat i pamiętajcie o tym, że leczeniem pierwszorzutowym są antybiotyki. Natomiast jeżeli ktoś ma przewlekłą boreliozę, coś tam nie poszło z tym leczeniem, to zastosowanie amerykańskiego protokołu ILAC i leczenie pacjenta wieloma różnymi antybiotykami przez wiele miesięcy, a nawet lat, jest karygodne. Nie wolno tego robić. I po prostu nie dajcie się leczyć w ten sposób. Jeżeli macie problem z wyleczeniem, proszę zwrócić się do lekarza, zostaniecie przyjęci na oddział na przykład chorób zakaźnych i dostaniecie antybiotyk dożylnie. Nie wolno stosować przez. Ja się spotkałem z takimi osobami, gdzie lekarze stosowali przez wiele miesięcy, a nawet dłużej niż rok czasu, wiele różnych antybiotyków. Jest to procedura, która w konsensusie lekarzy chorób zakaźnych została zakazana. Nie wolno takich rzeczy robić, pamiętajcie. Więc z jednej strony antybiotyki bardzo na tak, ale w tym pierwszorzutowym bądź w podawaniu dożylnym, jeżeli są jakieś problemy. Natomiast czy infekcje, nie wiem, neuroborelioza, zapalenie opon mózgowych i tak dalej, to już lekarz decyduje, ale nie protokół ILAC. Teraz, szanowni państwo, ta przyjemniejsza część, dość
Szybko przedstawiłem Państwu boreliozę. Jest to zagadnienie trudne i można by było godzinami o tym mówić. Ja jeszcze za chwileczkę wrócę do pięknych ikonografii lasów państwowych. Zobaczycie Państwo fantastyczne, bardzo proste rysuneczki pokazujące, czym jest borelioza i jak wyglądają kleszcze i tak dalej, całą tą zagadnienie. Natomiast teraz przejdziemy sobie do ziół. Jest coś, o czym musicie pamiętać. Jeżeli dobieramy zioła w boreliozie, to mamy pamiętać o dwóch aspektach i zawsze o tym pamiętajmy. O detoksie, czyli usuwaniu toksyn, dlatego że borelioza jest chorobą toksyn produkowanych przez krętki. Tak naprawdę to te toksyny wywierają najbardziej negatywny wpływ na nasz organizm. I druga rzecz to jest po prostu wspomaganie odporności organizmu. Mamy kilka mieszanek. Pierwsza z nich to jest Borelia, Borelia Plus. Jest tam kilka wspaniałych ekstraktów roślinnych. Jak Państwo widzicie, te ekstrakty roślinne są zagęszczone, czyli te ekstrakty są zagęszczone co najmniej dziesięciokrotnie. No i co tam mamy? Mamy czystek. Bardzo wysoka zawartość polifenoli, to są silne przeciwutleniacze. One neutralizują wolne rodniki, tak? I te właściwości przeciwutleniające, jak również poprawiające odporność zostały zastosowane tutaj przede wszystkim ze względu właśnie w borelina, boreliozę i czy inne infekcje. Mamy czosnek. Myślę, że nie muszę Państwa przekonywać, że czosnek ma wspaniałe właściwości i przypomnę Państwu, że działa nie tylko wspomagająco na odporność, ale również jest kapitalną rośliną w leczeniu miażdżycy, nadciśnienia czy wspomaganiu suplementacji u osób zagrożonych zakrzepami. Proszę o tym pamiętać, czosnek. Oczywiście w ekstrakcie, który mamy w kapsułce, jak ktoś nie lubi zapachu czosnku, to może sobie zastosować ekstrakt i kapsułka boreli nie pachnie czosnkiem. Szczeć pospolita. Wczoraj byłem na spacerze z psem. Słuchajcie, piękne w tej chwili wysuszone już te kwiatostany szczeci. Kiedyś pamiętam w młodości, jak łaziliśmy po łąkach z mamą, zrywaliśmy te wyschnięte roślinki i można było je barwić różnymi farbkami i służyły jako ozdoby w naszych wazonach. Natomiast szczeć pospolita słynie na całym świecie właśnie z tych właściwości zwalczających krętki i właściwości poprawiających odporność przeciw krętkom boreli. Szczeć pospolita. Kolejna czepota puszysta, tak, która nie tylko poprawia odporność, ale jeszcze jest silnym adaptogenem, tak, czyli w taki sposób wpływa na nasz organizm, że nasz organizm jest bardziej odporny na różne czynniki środowiskowe. Rdestowiec japoński, który nie wiedzieć czemu rośnie najczęściej gdzieś przy drogach albo na cmentarzach, a jest to jedna z najwspanialszych roślin. Oczywiście jest strasznym chwastem, bo rośnie masakrycznie, takie lasy powstają z tego rdestowca, ale musicie pamiętać, że kłącze rdestowca japońskiego jest czymś wspaniałym w fitoterapii. Ciężko się przetwarza korzeń rdestowca, kłącze rdestowca japońskiego, dlatego polecam Wam właśnie ekstrakty, jakie mamy na przykład w Boreli Plus, bo tam są nie tylko silne substancje zwalczające krętki, poprawiające odporność, ale kłącze rdestowca zawiera też resweratrol, bardzo wspaniały antyoksydant. No i brodziuszka wiechowata. Muszę Państwu powiedzieć, że to jest jedna z moich ukochanych roślin. Między innymi dlatego, że substancje aktywne brodziuszki wiechowatej zwalczające krętki potrafią przekraczać barierę krew-mózg, a więc jedna z roślin, którego ekstrakty będą pomagały również w neuroboreliozie. Tak? Dlatego muszę Państwu powiedzieć, że co mnie zaskakuje, że jak się zastosuje odpowiednio antybiotyk, czy nawet w późnej boreliozie te mieszanki ziołowe, to wszystkie osoby, z którymi miałem przyjemność pracować, a były chore na boreliozę, zostały wyleczone.
To jest nieprawdopodobna siła działania ziół. Ponieważ wspominałem Państwu o tym, że troszeczkę będzie więcej tych roślin dzisiaj, nie można nie wspomnieć o tym, że do detoksykacji, oczywiście te rośliny, które były w Borrelia Plus, mają właściwości detoksykujące, ale Dex Plus, czyli mieszanka dedykowana do detoksykacji, jest zawsze dodawana u osób u suplementacji w boreliozie, czyli mamy Borrelia Plus i Dex Plus i będzie jeszcze Liver Plus, czyli wątroba w tej mieszance i bezwzględnie, szanowni Państwo, multiwitamina i probiotyk. I tak naprawdę tych pięć preparatów to jest taka podstawa w suplementacji u osób z boreliozą, czyli mamy Borrelię, Dex, Liver, probiotyk i multiwitamin. No i zobaczmy w Dex Plus, jakie mamy wspaniałe rośliny. Mamy bylicę piołun. Szanowni Państwo, opowieści, że piołun jest tak strasznie szkodliwy i zabija i niszczy, to wspomnienie starych czasów, jak była piołunówka. I wszyscy fitoterapeuci się śmieją z tych opinii na temat bylicy piołun, bo to jest niezwykle cenna roślina lecznicza, bo tak naprawdę to nie piołun powodował problemy zdrowotne ludzi nadużywających piołunówkę, tylko po prostu alkohol, w którym ta bylica była zamoczona. Tak, czyli nalewka z piołun. Broku. Szanowni Państwo, kiełki z brokułów, moim zdaniem, są jednymi z najcenniejszych części roślin w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych. Pamiętajcie o tym. Ekstrakt z kiełków brokułu, który jest w deksie, zawierający gigantyczną ilość sulforafanu. To jest coś, co w fitoterapii, zresztą również w medycynie są na to badania potwierdzające, należy do jednej z najsilniejszych substancji antyoksydacyjnych na świecie. Ma niezwykłe, wspaniałe właściwości usuwające czy wspomagające metabolizm ksenobiotyków. Ksenobiotyki to są substancje obce dla naszego organizmu, substancje chemiczne, to wszystko, z czym nasz organizm się spotyka na co dzień, te wszystkie trucizny, świństwa, które musi wydalić z organizmu. Kiełki brokułów, kochani, to jest coś niezwykle cennego. Mamy również ekstrakt z goździkowca, który poza wspomaganiem pracy jelit przewodu pokarmowego słynie ze swoich właściwości przeciwutleniających i poprawiających odporność organizmu. Mamy naowocnie orzecha, czyli to tutaj macie orzech włoski. W środku w tej mieszance nie ma zmielonych orzechów, tylko ta zielona osłonka orzechów, która jest. Tak naprawdę ekstrakt z tej zielonej osłonki naowocnia orzecha włoskiego jest w tej mieszance Dex Plus. Zielona herbata, katechiny i polifenole. Słuchajcie, dzisiejsze spotkanie to jest coś takiego, że naprawdę wiecie, jakby sulforafan brokuły, zielona herbata. Myśmy przywykli do tego, że my mamy tą zieloną herbatę w zasięgu ręki. Ale słuchajcie, to jest coś nieprawdopodobnego, jak silne, wspaniałe właściwości lecznicze i suplementacyjne i przeciwutleniające, włącznie z tym, że badania pokazują, że zielona herbata ma silne właściwości przeciwnowotworowe. Mówimy tu szczególnie o zapobieganiu chorobom nowotworowym. Zastosowanie ekstraktów zielonej herbaty w takiej mieszance jak Dex u osób z boreliozą jest bezcenne, dlatego że mamy bardzo silne właściwości detoksykujące i wspomagające odporność organizmu na różne otaczające nas świństwa, jak również toksyny produkowane przez krętki borelii. Później mamy chlorel, czyli alga, która mówi się odmładza organizm. Ona ma bardzo szeroki wpływ na organizm, bardzo silny, korzystny wpływ na odbudowę
czerwonych krwinek, ale nie tylko. Poprawia metabolizm mięśnia sercowego, jak również wspomaga profilaktykę chorób nowotworowych. Czyli kolejna roślinka bardzo silnie wspomagająca de facto cały organizm. I Liver Plus, ostatnia mieszanka ziołowa, którą chcę Państwu przypomnieć, która jest stworzona nie tylko po to, żeby poprawić funkcję wątroby czy poprawić trawienie, ale również po to, żeby poprawić odporność i usuwanie toksyn. Dlaczego? Dlatego, że zioła, które tam się znajdują, mają wspomagać pracę wątroby. A jedną z najważniejszych funkcji wątroby jest funkcja filtracyjna, metaboliczna i detoksykacyjna. Tak? Nie tylko magazyn, nie tylko produkuje, ale również usuwa toksyny. Dlatego nie może zabraknąć mieszanki Liver Plus u osób, którym zależy na walce z boreliozą. Korzeń mniszka lekarskiego. Nie muszę Państwa przekonywać, niezwykle cenna roślina, która, muszę Państwu powiedzieć, wczoraj żeśmy trochę żartowali na ten temat. Pamiętam, w zeszłym roku znaleźliśmy na stronie w Niemczech ofertę sprzedaży mniszka lekarskiego w doniczce za 8 euro. Więc możecie sobie wyobrazić, jak w Niemczech, gdzie ciężko już znaleźć prawdziwe mniszki lekarskie i tak trzeba zdrowo się nachodzić i poszukać, ponieważ ta roślinność przez zastosowanie różnych świństw została zniszczona. Niemcy oczywiście w tej chwili wracają do tej natury, wracają do powrotu, do rozregulowania przebiegu rzek, do powrotu do natury i tak dalej, bo zdają sobie sprawę, że narozrabiali. Tak? U nas się te wszystkie świństwa wprowadza, a tam w tej chwili wraca się do natury. Szwajcaria w ogóle słynie z wielkiego szacunku do ziół i do natury. I od nich moglibyśmy się, szanowni państwo, po prostu uczyć. I korzeń mniszka lekarskiego to jest jedna z roślin, która ma wspaniałe właściwości pobudzające pracę, prawidłową czynność wątroby. Kłączek kutki czy katuki skorpionowatej, tak? Picroriza curoa. Szanowni państwo, to jest roślinka, która jest wielokrotnie silniejsza od sylimaryny, czyli od ostropestu. Wielokrotnie silniejsza, ma wspaniałe właściwości antyoksydacyjne. Jest kolejną, jedną z moich ukochanych roślin, katuka skorpionowata. Dzisiaj kilka takich moich ukochanych roślin jest: herbata zielona, kiełki brokułów, katuka skorpionowata, tak? Zobaczcie, takie naprawdę niezwykłe, jeżeli chodzi o zdrowie człowieka, roślin. Dlatego, że ekstrakt z kłączy kutki ma bardzo silne właściwości hepatoprotekcyjne. Bardzo silne. Zatem, jak macie kogoś z boreliozą, zastosowanie takiego ekstraktu i to jeszcze zagęszczonego, bo taki macie w Liver Plus, bardzo silnie wspomaga pracę wątroby. Podobnie korzeń łopianu większego, który również ma właściwości hipoglikemizujące, czyli nie tylko wspomaganie trawienia, praca wątroby, jelit, ale również wspomaganie normalizacji poziomu cukru. Tak? Zobaczcie, jak wiele dzisiaj roślin, jak wspaniały wpływ na cały nasz organizm. Ekstrakt z owoców czereśni, to nie chodzi o tą czereśnię, która u nas w ogrodach jest, tylko tą dziką czereśnię, którą stosujemy i ona ma właściwości poprawiające odporność, poprawiające pracę układu krążenia wątroby, tak? I przeciwdrobnoustrojowe, czyli poprawia odporność. Ponieważ Liver Plus wspomaga również trawienie, więc znajduje się tam ekstrakt z owoców ananasa, zawierający ekstrakt bromelainę. Co ciekawe, bromelaina jako enzym wspomaga również odchudzanie. Sama w sobie ma właściwości przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. Ekstrakt z ananasa, tak? Ciekawe, że też ekstrakt z ananasa możemy stosować u osób, które są narażone na przykład na jakieś urazy w sporcie lub chcą poprawić sobie pracę serca, bo boją się zakrzepów. Czy ananas ma bardzo fajne właściwości, tak? Czyli ekstrakt z ananasa znajdziemy w Liver Plus, no i ekstrakt z liści melonowca. I tutaj mamy
papainę. To jest też substancja taka podobna do ludzkiej pepsyny, czyli enzym trawiący, pomagający w rozkładzie białek. I tutaj to są enzymy, tak jak bromelaina czy papaina, które mogą wspomagać trawienie, ponieważ Liver Plus w tym wypadku jego właściwości to nie tylko praca wątroby, jelit, ale również poprawa trawienia. I teraz, szanowni państwo, na zakończenie jeszcze raz zobaczcie, bo to jest coś, z czym będziemy się na co dzień spotykali. Zobaczcie, jakie piękne ikonografie, proste ikonki pokazujące kleszcze w naszym otoczeniu. Jak państwo widzicie, tu jest liczba zachorowań na boreliozę w Polsce. Te dane są nieaktualne, ale pokazuję państwu bardziej jako ikonki, takie, żebyście państwo zapamiętali. Częstość zachorowań na boreliozę w Polsce wzrasta. Proszę o tym pamiętać, dlatego że proszę uważać. Ta zapadalność, jak państwo widzicie, największa jest w województwie podlaskim, Małopolsce, na Lubelszczyźnie, Podkarpacie i Warmińsko-Mazurskie, czyli ściana wschodnia. Tam najczęściej dochodzi do zakażeń na boreliozę, tam najwięcej osób choruje. A tu zobaczcie państwo przekrój przez kleszcza, który sobie przyczepił się do naszej skóry i buduje sobie i wprowadza do naszej skóry aparat gębowy nazywany hipostomem. To jest aparat, który służy do ssania różnych płynów. Jak państwo pamiętacie, on sobie wysysa krew, żeby mógł się rozmnażać. I w ślinie, w gruczołach ślinowych kleszcza mogą znajdować się patogeny. I to nie tylko borelia, ale również określa się około mniej więcej 20 różnych koinfekcji. Czyli to nie jest tak, że jak kleszcz nas ugryzie, to my boimy się, że to jest tylko i wyłącznie borelioza. Niestety to te dolegliwości tych różnych patogenów, którymi zakazi się najpierw kleszcz, czyli tam będą w gruczołach ślinowych kleszcza, ale również później przetransferuje na nas, może być naprawdę bardzo wiele różnych infekcji. Ta ślina wypuszczana do rany, to jest ciekawe, zawiera substancje znieczulające skóry i substancje hamujące krzepnięcie krwi. Także to ciekawe, że zobaczcie, że my tak naprawdę nie czujemy ugryzienia kleszcza i taki kleszcz niezauważony może być przyssany do naszej skóry przez jakiś czas. Jeżeli chodzi o największą aktywność kleszczy, to jest maj i czerwiec. Zimą kleszcze zapadają w letarg. Natomiast, szanowni państwo, w Polsce szacuje się, że około 30% kleszczy jest nosicielami krętków borelii i mogą kleszcze również przenosić inne infekcje nazwane koinfekcjami. I tutaj też przypomnienie, żeby doszło do infekcji, kleszcz musi pozostawać w skórze powyżej 24 godzin. To jest może dla części z państwa ciekawostka. Myślimy, że się od razu zakazimy. Nie jest to prawda. Musi troszeczkę czasu upłynąć, żeby ten kleszcz nas zakaził. Dlatego zawsze po powrocie sprawdzamy całą skórę bardzo dokładnie. Tutaj jest cykl życiowy, cykl rozwojowy. Trwa on około 2-3 lata. I to jest bardzo ważne, szanowni państwo. Każda postać kleszcza może nas zarazić, czyli larwa, nimfa i dojrzały imago. Ale zwróćcie uwagę na to, jaką wielkość ma larwa. Larwa to jest ułamek milimetra, czyli to jest, słuchajcie, główka od szpilki. Jak bardzo trzeba dokładnie obejrzeć skórę po przyjściu z łąki, ze spaceru w lesie i tak dalej. Zwróćcie proszę na to uwagę, bo larwa również potrafi nas zarazić boreliozą. To państwu chciałem pokazać, żebyście widzieli. Dopiero 3-4 mm ma larwa, która się opije krwią. To wtedy zobaczycie ją, jak będzie miała tej wielkości. Miejsca, gdzie najczęściej kleszcze się usadawiają, to są miejsca zagiń skóry, jakieś zagłębienia, tam gdzie jest ciepło, więc najczęściej pod kolanami, w pachwinach, w pępku, pod pachą,
za uszami, na szyi czy na linii włosów. Takie miejsca szczególnie proszę, żebyście sobie oglądali. No i w jaki sposób usuwamy kleszcze? To jest ostatnia rzecz, o której Państwu chciałem powiedzieć, bo z tym możemy się na co dzień spotkać. Nie smarujemy go żadnym tłuszczem, ani nie drażnimy go przed wyciągnięciem ze skóry. Bardzo proszę, nie przypalamy, nie szarpiemy. Bierzemy pensetę, najlepiej specjalną pensetę do usuwania kleszczy i po prostu usuwamy go z pomocą pensety. Łapiemy jak najbliżej przy skórze i pociągamy lekko, zdecydowanie do góry. Nie musimy wykręcać. My go mamy po prostu delikatnie wyciągnąć za ten aparat gębowy. Dobrze jest złapać w ten sposób, bo wyciągając w ten sposób uniemożliwiamy to, żeby ze śliną w trakcie wyciągania te krętki się przy takim masywnym, forsownym wyciąganiu dostały do skóry. Także im bliżej do skóry za ten hipostom złapiemy, tym lepiej. Miejsce dokładnie dezynfekujemy, tak jak po ukąszeniu, jakimś silnym, neutralnym preparatem dezynfekującym i, szanowni państwo, przez około miesiąc obserwujemy miejsce, w którym ten kleszcz był do nas przyczepiony. Jeżeli pojawi się zaczerwienienie, natychmiast idziemy do lekarza. Szanowni państwo, wiosna, temat wiosenny, kleszcze, krętki i różne tego typu świństwa. No niestety, takie rzeczy również się nam zdarzają, ale naprawdę proszę mi wierzyć, jak się państwo, nie daj Boże, spotkają z tym świństwem, to można sobie z tym poradzić, nie wolno natomiast tego nigdy ignorować. Ja państwa serdecznie zapraszam do Kalet lub do Katowic, do Kebella Beauty Clinic na konsultacje. Możecie państwo również pisać na adres mailowy pytania@willoway.com. Pięknie państwu dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia, miłego wieczoru, wszystkiego dobrego i do zobaczenia na naszym kolejnym spotkaniu. Wszystkiego dobrego.